terenie kompleksu boisk Lutni Piszczac. Dzisiaj odbywa się festyn. Festyn pod taką ładną nazwą Łączymy Pokolenia. A łączymy dlatego, że przygotowaliśmy repertuar, muzykę dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, albo może od najstarszych do najmłodszych. Zaczynamy od tych, można powiedzieć, najfajniejszych, ale najbardziej amatorskich występów, czyli mam tu na myśli dzieci i młodzież. To także przyciąga rodziców, dziadków, którzy chcą zobaczyć swoje pociechy w takim innym wydaniu niż na co dzień. Natomiast później rozpoczynamy taką trasę koncertową, powiedzmy, od The Voice of Polish Senior, czyli od występu seniorów, którzy wygrali kolejne edycje, bądź byli w finale kolejnych edycji tego programu. Później Baranowski o 20, czyli no, nie muszę przedstawiać gwiazdy. I na końcu BRO, tak na zakończenie dzisiejszego dnia. Rajd Piszczacki, który odbył się w ograniczonej formule ze względu na mniejszą ilość uczestników. No, tutaj organizatorzy nie przewidzieli też tego, że są Mistrzostwa Europy, zaczęły się i to chyba też skłoniło do niektórych do pozostania w domu. Ale bardzo fajną imprezą, taką pierwszą z tego cyklu, mam nadzieję, że będzie powtarzana. Klasyki na kubiki, to jest taka nazwa, dźwięczna nazwa, która ściąga pasjonatów samochodów, starych samochodów, samochodów z PRL-u, ale w różnej maści, w zasadzie nie ma tam ograniczeń, chyba że są to ograniczenia wiekowe. I wczoraj się taka pierwsza właśnie edycja odbyła. Bardzo fajna impreza, która skupiła wielu pasjonatów i miejscowych, ale także spoza można powiedzieć nawet województwa, bo i tacy byli. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Dołożę wszelkich starań też, żeby wspomóc jakoś organizatorów tego wydarzenia. Myślę, że z czasem będzie przyciągać coraz więcej osób. Mecz trwa 90 minut z przerwą 20-minutową, troszkę dłużej, natomiast no, widać, że zainteresowanie meczami jest, natomiast też jest zainteresowanie dzisiaj festynem. No, niestety dzisiaj przegraliśmy 2-1, ale trzeba pochwalić polską ekipę za styl gry, za to, że gryźli trawę, za to, że pokazali ducha walki. No i zobaczymy. Muszę tutaj wspomnieć, bo dzisiaj, w zasadzie wczoraj, Lutnia Piszczac wygrała swój kolejny mecz z rzędu i jest liderem klasy okręgowej, czyli jest to możliwość awansu do czwartej ligi. Czy to się stanie, jeszcze tego nie wiem. Jestem w kontakcie z panem prezesem Piotrem Dawidziukiem. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy przede wszystkim mierzyć siły na zamiary. Zobaczymy, z jakimi to się wiąże kosztami i kto nas może wspomóc. Ale trzeba pochwalić cały zarząd, pana prezesa, trenera przede wszystkim, Mateusza Kacika, za to, jak piękną robotę wykonali przez ten sezon. Kolejny sezon, bo to jest już drugi sezon z rzędu wygrany przez właśnie naszych piłkarzy. Nie chcę jakby wchodzić w coś, co jeszcze nie jest podpisane, czy nie jest umowa podpisana, ale rzeczywiście złożyliśmy wnioski teraz, kolejne wnioski, między innymi właśnie na modernizację tych obiektów i spodziewam się, jeżeli oczywiście zostaną zakwalifikowane do finansowania, spodziewam się sporej przebudowy na tych obiektach. Zależy mi na tym, żeby to i wyglądało, i funkcjonowało, i przede wszystkim, co możemy zaobserwować podczas meczy, to ściąga kibiców i miejscowych, i spoza. Ja uważam, że Lutnia jest takim ewenementem, nawet na skalę, mówię tutaj oczywiście o powiecie, nie mówię o jakichś tam większych obiektach, ale na skalę powiatu myślę, że Lutnia ściąga bardzo, bardzo dużo kibiców. I to trzeba kultywować, trzeba pokazywać, trzeba rozwijać, trzeba wspomagać przede wszystkim chłopaków. Szczególnie, że no, tak pięknie grają, no, to się chce oglądać i duma rozpiera.
nadzieja, będziesz ty.